Witam w moim programie, jestem Jimmy Evans. Cieszę się, że jesteś ze mną. Mam dla Ciebie dzisiaj bardzo ważne przesłanie pod tytułem Znaki Antychrysta na podstawie drugiego listu do Tesaloniczan, który jest najważniejszym rozdziałem w całej Biblii w temacie eschatologii. Muszę się zgodzić z teologami, że jest to najważniejszy rozdział całej Biblii w tym temacie. A dziś powiem Wam dlaczego. Apostoł Paweł napisał pierwszy list do Tesaloniczan, w którym z każdym jego rozdziałów mówi o powrocie Jezusa. Ten list zawiera 5 rozdziałów i w każdym z nich Paweł o tym mówi. To jest bardzo ważne, ponieważ Paweł uczył Kościół w Tesalonice na temat dni ostatecznych. Po napisaniu pierwszego listu, wkrótce zebrał się, aby napisać drugi. Był on napisany, jakby był od Pawła i jakby porwanie już nastąpiło, a ci, którzy pozostali, byli tymi, którzy nie zostali porwani. A więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo sfrustrowanymi byli. A więc ten drugi list był napisany około 3 lub 4 miesiące później, aby ich poinformować i uspokoić, że nie zostali w tyle pozostawieni i że porwanie jeszcze nie nastąpiło. Dlatego po pierwsze, drugi list do Tesaloniczan potwierdza albo udowadnia mi wręcz porwanie Kościoła przed uciskiem. Posłuchajcie dlaczego. Jeżeli Kościół w Tesalonice usłyszałby, że porwanie już nastąpiło, a oni pozostali, i gdyby Paweł nauczał, że porwanie nastąpi pod koniec ucisku, czyli w ostatnich 7 latach istnienia historii świata, gdyby Paweł nauczałby, że porwanie nastąpi pod sam koniec ucisku, wówczas oni byliby bardzo zagniewani. Powiedzieliby, skoro jesteśmy w ucisku, to gdzie jest porwanie? Mam nadzieję, że wydarzy się lada moment. Jednak Paweł ich nauczał, że najpierw porwanie nastąpi, a dopiero potem nadejdzie ucisk. Dlatego fakt, że oni byli zagniewani albo sfrustrowani, jest dowodem na to, że wierzyli w porwanie przed uciskiem. Drugą ważną rzeczą na temat porwania przed uciskiem był fakt, że Paweł nauczał na temat jednego specyficznego znaku końca czasów, a było nim odstępstwo. To był podstawowy znak, o którym Paweł nauczał. Spójrzmy na 2 Tesaloniczan 2 od 1 wiersza. Jeżeli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, tutaj jest właśnie mowa o porwaniu. To prosimy Was, bracia, nie dajcie się wprowadzić w błąd. Nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał dzień Pański. Niech Was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, bo zwróćcie uwagę teraz, zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa. Wówczas ujawni się człowiek bezprawia. Będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub przedmiotem boskiej czci. A więc Paweł wyraźnie uprzedzał, abyśmy nie byli zamieszani, kiedy widzimy odstępstwo, kiedy Jezus powróci. On wyraźnie powiedział, zanim to się stanie, najpierw musi nastąpić wielkie odstępstwo. Greckie słowo protas, które jest tutaj użyte, oznacza, że musi coś nastąpić wpierw, a na słowo odstępstwo jest tutaj użyte apostasia albo apostacja, co oznacza celowe, formalne porzucenie posiadanej pozycji, dezercja, odrzucenie czegoś, co wydarzyło się dawniej. W tej sytuacji oznacza, że zobaczymy światowy fenomen odrzucenia moralności biblijnej, jakiej jeszcze nigdy nie było, a widzimy, że Stany Zjednoczone są absolutnym przykładem tego, gdzie dziś odrzucają Boga w każdej instytucji. Osobiście wyrastałem w publicznej, państwowej szkole, w której każdego ranka wyznawaliśmy Jezusa. 10 przykazań widniało na każdej frontowej ścianie szkół publicznych i to nie było żadnym problemem. Było bezpiecznie, dzieci mogły chodzić po ulicy, porwania dzieci lub kradzieże były bardzo wielką rzadkością i praktycznie mogliśmy się czuć bardzo bezpiecznie, ponieważ wyrastaliśmy w bardzo moralnym środowisku, mimo że oczywiście grzech wciąż istniał, ale dzisiejsze czasy nie mają porównania z czasami z mojego dzieciństwa. Chcę teraz bardziej udokumentować to, o czym mówimy i poprzeć faktami z ostatnich wiadomości. Będę używać najbardziej świeże artykuły, ponieważ to, o czym mówię, chcę podkreślić otwarcie i zrozumiale. Dziś żyjemy w czasach 2 Tesaloniczan 3.
trzeciego wersetu, w którym jest napisane o odstępstwie. To jest bezpośredni znak końca czasów, o których apostoł Paweł pisze, że najpierw musi dojść do odstępstwa. Otóż milion mam złożyło petycję i ostrzeżenie na temat epickich serii, które pojawiły się w programie Disney. Otóż kobieta zachodzi w ciążę z szatanem, dając mu córkę Antychrysta. A oto chrześcijański artykuł komentujący to. Disney promuje epicką serię o kobiecie, która zachodzi w ciążę z szatanem, rodząc córkę Antychrysta, obnażając jej nagość, jak również niebezpieczeństwo demonicznego królestwa, przez co ponad milion mam wystosowało petycję do Disney, a także pilne ostrzeżenie do wszystkich rodziców. Disney przez swoje serie, które wciąż produkują, nawet na ostatnim, który został wydany, Disney World zapoznaje dzieci, młodzież i dorosłych ze światem demonów, czarownic, czarów, piekła, magii. A historia serii o kobiecie, która dała poród córce antychrystusowej, jak twierdzą, starają się żyć zwykłym, normalnym życiem. Zresztą wielu z nas mogłoby przytoczyć wiele innych demonicznych filmów, które widzimy, że dzisiejsze media popychają we wszystkie strony, jak tylko się da. Mój ojciec sprzedawał telewizory, kiedy byłem mały. Dlatego my zawsze mieliśmy pierwszy, najlepszy telewizor, jakikolwiek się pojawiał. W moich czasach byliśmy pierwszymi, którzy mieli kolorowy telewizor, i każdej niedzieli pojawiał się wspaniały program Disneya, zwany Wonderful World, czyli Cudowny Świat, kolorowy Disneya. I myślę, że za rok będą obchodzić swoją setną rocznicę całej firmy. Wtedy, w uprzednich latach, produkcja filmów i bajek Disney była najbardziej przyjazną, rodzinną produkcją filmów, telewizją, gdzie można było śmiało, bezpiecznie pozwolić naszym dzieciom oglądać ich filmy i z pewnością wielu z Was również wyrastało na jego bajkach. Jednak w ubiegłych latach oni tak bardzo upadli. I gdybyśmy pomyśleli, oni dziś są najgorszą firmą na całym świecie. Oni promują wszystko, co jest nieboże i co jest wrogiem Boga. W języku angielskim istnieje pojęcie woke. Wokeism, czyli wokeizm, który promuje zachowania, postawy osób wrażliwych na pseudo-niesprawiedliwość społeczną i polityczną. Ta mentalność jest dzisiaj popychana przez wszystkie niemalże media i filmy. Szatanizm, magia, demoniczne działania, czarownice i czary są dziś normą w telewizji. Nagość, seks, niemoralność, zabijanie się, kradzież – to jest na porządku dziennym. A Disney, promując to, twierdzą, że są z siebie dumni. Oni zeszli z góry na zupełne dno. I to jest właśnie odstępstwo. Firma, która kiedyś była moralna, nie wiem, czy była kiedykolwiek Boża, ale posiadali Boże morały. A oto kolejny artykuł. Znany piosenkarz z Nashville, PR Jason Aldean, po tym, kiedy jego żona otwarcie powiedziała, że jest bardzo szczęśliwa, ona publicznie stwierdziła, że jest szczęśliwa z powodu tego, że nie zmieniła swojej płci, po tym, kiedy przeszła przez okres albo fazę chłopczycy. Po tej wypowiedzi jego producenci i menadżerzy porzucili go, jego całą karierę, zwrócili się przeciwko postom jego żony, ponieważ stwierdzili, że jego żona była zbyt kontrowersyjna i transfobiczna. Następnie 23 sierpnia Brittany Aldean umieściła wideo dla swoich 3 milionów wielbicieli, na którym umieściła napis, a mianowicie: chciałabym bardzo podziękować moim rodzicom, że nie zmienili mojej płci, kiedy przechodziłam przez okres albo fazę chłopczycy, ponieważ kocham moje kobiece życie. Jakim cudem tak wielu ludzi mogło się tym oburzyć? Ja jestem raczej oburzony faktem, że oni porzucili jej męża, przestali go promować, tylko z tego powodu, że jego żona wyraziła swoją opinię na temat osób transpłciowych. Tacy ludzie są bohaterami dzisiejszych czasów. Czas, aby ich rozeznać i nazwać po imieniu tych, którzy są odważni, stoją za morałami bożymi, tych, którzy są prześladowani, są gotowi pozbyć się swojej kariery, bo to naprawdę uraża mnie, że tak wiele kampanii, firm, spółek, menadżerów zaprzedaje się dla chęci mamony, zatracając tym samym moralność. Moja żona, najbardziej kobieca ze wszystkich, jakie znam na świecie, ona również przechodziła przez fazę w młodości, kiedy była chłopczycą, aż do czasu, kiedy przeszła okres dojrzewania, uświadomiła sobie, że jest dziewczyną, kobietą i że był czas, aby zaczęła o siebie dbać. Jak wiele dzieci dzisiejszych przechodzi przez podobne fazy, jednak nawet dzisiejszy prezydent jest absolutnie za prawem zmiany transpłciowej dzieci w wieku 5 lat. To jest absolutnym szaleństwem. To jest nienormalną rzeczą.
Mówię dziś o tych rzeczach, ponieważ chcę, abyśmy sobie uświadomili, że najbardziej konserwatywne miejsca, miasta w Stanach Zjednoczonych, takie jak Nashville, Tennessee, z punktu widzenia historycznego, najbardziej konserwatywny gatunek muzyki, jakim jest country muzyka, bez cienia wątpliwości. Oni zazwyczaj grali i śpiewali na temat Jezusa, na temat Kościoła. Mamy, taty mieli najczystszą romantyczną muzykę. Oni zawsze od wieków byli konserwatywni i dopiero w przeciągu ubiegłych kilku lat upadli tak nisko, że zatracili prawie zupełnie moralność. Zakupili się w wokaizm, terroryzując swoje gwiazdy, że jeżeli nie zrobisz to, co oni wymagają, jeżeli nie powiesz, nie zaśpiewasz to, co powiedzą, albo tobie podyktują, jeżeli nie będziesz promować anulującą tak zwaną kulturę, czyli cancel culture, czyli tą, która promuje bezprawie, wtedy pozbawią cię wszelkiej kariery, wszelkiej pracy. A ci grzeszni promotorzy to tchórze, pełni grzechu, stromoty, nieczystości. Przecież ta niewiasta umieściła niewinny post, dziękując swoim rodzicom za to, że nie dokonali największego błędu w jej życiu. Chcę, byście byli świadomi, że jest bardzo wiele dzieci na całym świecie, którym są aplikowane hormony i blokady dojrzewania w ich naturalnej płci, tylko przez to, że przechodzą przez jakiś rodzaj fazy, w której nie są pewni, czy są dziewczynką lub chłopcem. Staram się być bardzo uważny ze słowami, które używam, więc powiem ludzie, którzy nie mają żadnego poczucia moralności, Boga lub czegokolwiek, co jest z Nim związane, dziś atakują dobrych, moralnych, wiernych, czystych ludzi, ponieważ oni nie uczynili nic niewłaściwego. To są ci promotorzy, którzy stoją za kurtynami, popychają grzech i odstępstwo. Więc Nashville kiedyś był wysoko, a dziś upadł bardzo nisko. To są czasy, o których mówił apostoł Paweł. Widzimy to na własne oczy, namacalnie. A oto kolejny artykuł, który może zszokować niektórych z was. Dla mnie osobiście jest bardzo ciężko to pojąć. W tej chwili jesteśmy zmuszani i popchnięci, aby również akceptować tych ludzi, którzy twierdzą, że tak naprawdę są zwierzętami. Istnieje nawet nazwa dla takich poszczególnych ludzi, a mianowicie transspecism, czyli transgatunkowość. Niektórzy twierdzą, a wiesz, to jest taka moda, zobaczysz, że to przejdzie, jak każda inna szalona faza. W nawiązaniu do Biblii to się nigdy nie skończy. Ich grzech będzie się posuwał dalej i dalej. Dzisiejsza mentalność popycha do tego, że jeżeli ktoś czuje, że jest kimś innym, to niech im tak będzie. Ale koty? Jedno zupełne szaleństwo to zmiana twojej płci. To jest kłamstwo z piekła. Ale w dodatku teraz mamy ludzi, którzy identyfikują się jako zwierzęta, mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczęta. W nawiązaniu do artykułu z Australii, pewna nastolatka z Melbourne twierdzi, że jest kotem. To również wydarza się w całej Ameryce. To są fakty, które wydają się wręcz nie do wiary. Starają się umieścić we wszystkich szkołach kuwety. Mają również ludzi, którzy pojawiają się w publicznych miejscach z przyczepionymi ogonami, uszami i tak dalej. Musiałem przeczytać ten artykuł, bo po prostu nie dowierzałem, bo nawet nie przypuszczałem, że to już ma miejsce w naszych szkołach. Identyfikowanie się jako zwierzę. Tacy ludzie potrzebują psychiatry. Nawet dla takich wymyślono nazwę. Furries, czyli puchaci. Ci, którzy identyfikują się jako koty, chcą być tak nazywanymi. Mam 68 lat, prawie 69. W moim dzieciństwie też mieliśmy nazwę dla takich ludzi. Nazywaliśmy ich wariatami albo obłąkanymi. Jeśli w moich czasach nazwałbyś siebie kotem albo psem, wtedy naturalnie wysłalibyśmy ciebie do psychiatry. Myśląc potocznie, że jesteś psychol albo po prostu psychicznie chory. Dziś jednak naprawdę szkoda mi takich ludzi, bo nie staram się ich ośmieszyć. Nie wyśmiewam się z tych, którzy mają problemy psychiczne, ponieważ to jest ewidentna choroba psychiczna lub tak naprawdę to jest demoniczne. Bo to, co szatan przez to próbuje zrobić, to okraść nas z naszej tożsamości w Chrystusie z powodu małych, niewartościowych, nieważnych drobnostek. Bo jeżeli będziesz się tarzał jak kot i to dla ciebie nie jest zmarnowaniem twojego życia, to czym to nazwiesz? Przecież diabłu właśnie na tym zależy, aby wymazać twoją prawdziwą postawę, to, kim cię Bóg stworzył, twoją seksualność, twoją tożsamość, twoją logikę, inteligencję. Dlatego diabeł wytworzył tak ogromną pseudoakceptację, czyli wokaizm, na ludzi, którzy identyfikują się jako ktoś, kim nie są.
A co gdybym zidentyfikował się jako największy milioner na świecie? Wówczas może rząd powinien mi dać te wszystkie pieniądze, bo przecież muszą mnie zaakceptować. Jak myślicie, kiedy to się skończy? Akceptacja jako inny gatunek, inna rasa? Mam przed sobą kolejne dowody, w których dobrzy nauczyciele tracą pracę, całą swoją karierę, tylko przez to, że nie chcą używać terminologii, określając osoby transpłciowe lub transwestytów. To właśnie miało miejsce w jednej ze szkół w Irlandii, gdzie ewangeliczny nauczyciel stracił swoją pozycję właśnie przez to. On wyraźnie określił, że uważanie osoby jako transpłciową lub transwestytą jest przeciwko moim wierzeniom, jest przeciwko Słowu Bożemu, w które wierzę, przeciwko Kościołowi w Irlandii oraz przeciwko morałom mojej szkoły. Ten nauczyciel ma na imię Enoch Burke i to jest kolejny bohater, którego chciałbym dzisiaj podkreślić i zachęcić cię, abyś stał się także jednym z nich w twoim środowisku, bo tam w Irlandii tamtejsza chrześcijańska, rzekomo ewangeliczna szkoła pozbawiła go pracy za to, że nie był politycznie poprawny i w dodatku za to umieścili go w więzieniu. Jednak on powiedział, że się nie ugnie. Chwała Bogu za niego, za jego odwagę. To jest właśnie bohater dzisiejszych czasów. To są ludzie, których nazywamy bohaterami. Wierzę, że Bóg będzie miał szczególną nagrodę dla ludzi takich jak on. Kolejny artykuł przedstawia fakt, gdzie wyrzucono katechetę ze szkoły przez fakt, że nauczał morałów na podstawie Biblii. Cytuję, Kościół anglikański ogłosił go niebezpieczeństwem za to, że otwarcie głosił moralność biblijną na temat etyki seksualnej swoim dzieciom, swoim uczniom. Jeszcze 30 lat temu, jeżeli miałeś komuś powierzyć opiekę nad twoimi dziećmi, jeżeli chciałeś mu zaufać, wtedy szukałbyś ludzi takich, jakich ja w tej chwili przytoczyłem. Ludzi, którzy są nieugięci, odważni, w powstaniu, w bronieniu prawdy, ponieważ to są prawdziwi bohaterzy. Dziś jednak, kiedy głosisz Biblię, jesteś ogłoszony jako ryzyko i niebezpieczeństwo dla społeczeństwa. 30 lat temu było dokładnie na odwrót. Dziś natomiast ludzie, którzy wierzą w Biblię, są nazwani ryzykiem dla swoich własnych dzieci. Czy widzicie, dokąd to zmierza? To zmierza do tego, że jeżeli będziesz uczyć dzieci biblijnych morałów, wówczas rząd będzie miał prawo odebrać tobie twoje dzieci. Jezus powiedział w Mateusza 25, że kiedy powróci, wówczas pięć panien będzie głupich, a są to ci, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, oraz będzie również pięć mądrych, które będą mieć kaganki pełne oliwy. To są ci, którzy chodzą w świetle Bożym, w tej ciemności, w tym świecie, w którym dziś żyjemy. Ci bohaterzy, którzy się nie poddają, bo kiedy Jezus powraca, On powie do pięciu głupich panien, nigdy was nie znałem, kim jesteście. To będą ci pseudochrześcijanie, którzy idą z prądem, którzy poddają się tego typu grzesznym, plugawym odstępstwom. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Nie możesz mi powiedzieć, że masz relację z Jezusem, jeżeli nie wierzysz w Słowo Boże. Dlatego świat zmierza do tego, aby nas zmusić do wyparcia się czystej wiary w Jezusa. Chrystusa w Jego Słowo, w przeciwnym wypadku będziemy nazwani ryzykiem, czarnym odstępstwem. Tak, my, Boży ludzie, będziemy nazwani odstępcami. Ostatni przykład dotyczy studenta, który ukończył studia psychologii w Kalifornii, otrzymując naganę i upomnienie, Christian Cortez Perez, takie było jego imię, zabroniono mu praktykować psychologię oraz prawa humanitarne, mimo że był jednym z najlepszych studentów tego uniwersytetu tylko przez to, że ogłosił, że będzie stał za morałami bożymi. Jego przemówienie nazwano hate speech, czyli przemówienie nienawiści, przez fakt, że opowiedział się o stronie Biblii. Stało się tak, ponieważ co niektórzy studenci nie zgodzili się z jego poglądami. Jako świat upadliśmy tak daleko, tak nisko, że ci, którzy żyją w odstępstwie, stanowią znaczną większość niż ci, którzy żyją po prostu moralnym życiem. Ludzie odstępstwa obejmują dziś najwyższe pozycje w rządach, w świecie artystycznym, w zarządzie edukacyjnym, używając swoją kontrolę, aby popychać swoje grzeszne plany i robić to, co oni chcą, ludzie chciwi władzy, rządzy, pieniędzy i sławy.
Dlatego osobiście wierzę, że Antychryst już jest na świecie. Wierzę, że dzielą nas dosłownie dni od pochwycenia Jezusa. Pamiętajmy to, co Paweł powiedział. Niech was nikt w ten sposób nie zwiedzie, bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa. Nie wiemy, kiedy Jezus powróci, nie wiemy, kiedy porwanie nastąpi, ale wierzę, że będzie to bardzo niedługo, wkrótce. W oparciu o 2 Tesaloniczan 2 oraz inne miejsca w Biblii widzieliśmy i widzimy na naszych oczach znaki odstępstwa, co wydarza się i rozwija tak szybko, co jest jedynie niezaprzeczalnym dowodem, że żyjemy w czasach końca świata, w czasach Antychrysta, bo gdyby dziś Kościół został zabrany, to jest świat, to jest społeczność i mentalność, która będzie uwielbiać Antychrysta, gdzie zło jest dobrem, a dobro jest złem, gdzie czarne jest białym, a białe czarnym. Ludzie dziś żyją jak Antychryst. Jeśli się temu sprzeciwisz, ponieważ jesteś od Chrystusa, wówczas będziesz bardzo prześladowany. Obserwujemy dziś coś bardzo, bardzo szczególnego. Ja osobiście zacząłem to obserwować od 30 lat. Choć widziałem, że to powoli się rozwijało, następnie 20 lat temu coraz szybciej, potem 10 lat temu jeszcze szybciej, lecz w ostatnich 3 latach to się pojawia jak skurcze kobiety rodzące, jeden po drugim. Tak to właśnie określił Jezus. Musisz to wiedzieć, że Jezus przychodzi, musisz Go znać osobiście, musisz uczynić Go Panem swojego życia, ponieważ to jest jedyna droga do Twojego zbawienia. Nie używam tego przesłania jako strach, ale modlę się, by to było Twoim największym zachęceniem. Błogosławię Cię. Shalom. Jeśli możesz zostać ze mną na sekundę, chciałabym dodać, abyś pamiętał najważniejszą rzecz. Niezależnie, kiedy Jezus powróci, my żyjemy tak, jakby On miał powrócić za moment. Niezależnie, czy to wydarzy się już za tydzień, za rok czy za 100 lat. On jest w naszych sercach i to jest najważniejsze. Bądźmy mądrymi pannami. A jaka jest tego najprostsza definicja? To nasza miłość do Niego, nasza osobista, intymna relacja z Bogiem. Nasze życie, w którym każdy aspekt jest przepełniony Duchem Świętym, Jego miłością, łagodnością, wszystkimi owocami Ducha Świętego. To chodzenie w Jego prawdzie, w sprawiedliwości, w świętości. A jeśli tego nigdy nie zasmakowałeś, uczyń to teraz. Nie czekaj na zaraz, bo to, co w tej chwili masz, to czas teraźniejszy. Tu i teraz. Nie czekaj na emocje, odczucia lub uczucia, które i tak są zmienne. Podejmij mądrą, właściwą, dojrzałą decyzję na całą wieczność. Powiedz: Ojcze, otwieram moje serce całkowicie na Ciebie. Przyjmuję Jezusa do mojego serca. Wierzę, że On został posłany, abym ja miał życie wieczne. On za mnie i dla mnie umarł na krzyżu, biorąc wszystkie choroby i stając się wszystkimi moimi chorobami, grzechami, przekleństwem. On pokonał śmierć, a potem zmartwychwstał, abym teraz ja wraz z Nim mógł żyć pewny mojego zbawienia po wszystkie dni mojego życia. Duchu Święty, przyjdź i zamieszkaj we mnie. Oddaję się Tobie całkowicie. Niech moje serce będzie Twoim tronem. Kocham Cię i tak bardzo dziękuję, że nigdy mnie nie opuścisz i że zawsze, zawsze dajesz mi Twój pokój. Amen. Pamiętaj, że nie musisz się bać. Dzieci Boże się nie boją. Jesteś teraz dzieckiem Bożym. Biblia to nawet dosłownie określa: w miłości nie ma strachu, w chodzeniu z Bogiem nie ma strachu. Strach nie ma po prostu miejsca w Tobie. Dlatego kiedy słyszysz tego typu przesłania, one nigdy nie są po to, aby Cię przestraszyć, ale wręcz przeciwnie, ukoić, aby Tobie przypomnieć, kim jesteś w Jezusie, co w Nim masz, jak bardzo On Ciebie kocha i jaka jest Twoja przyszłość i teraźniejszość z Nim, jeżeli Go zaakceptowałeś.
bo ten moment teraźniejszy, o którym przed chwilą mówiłam, już przeszedł. Teraz już jesteś w Twojej przyszłości, mówiąc od tamtego momentu, kiedy przyjąłeś Jezusa. Więc pamiętaj, że moment spotkania Jezusa twarzą w twarz nastąpi dokładnie tak samo, jak z chwili, w której przyjąłeś Jezusa, modliłeś się ze mną, aż do tego momentu, kiedy słyszysz w tym momencie moje słowa. Dlatego podnieś głowę do góry, bo Jezus nadchodzi i On przychodzi po ciebie.